Dzień dobry, witam tu Antaos i zapraszam na Let's Level Soikoden. Ostatnim razem uratowaliśmy doktora Liukana, który zrobił antidotum, co nam umożliwiło zdobyć zamek Milisiam, który się końcem efektów do nas dołączył. A obecnie jesteśmy w twierdzy piratów, z którymi walczyliśmy i pokonaliśmy, a po porażce przyłączyli się do nas. Jednak między wszystkim dobrym pojawiło się coś złego, bowiem nadciąga armia imperialna w naszym kierunku. I nadchodzi pora, byśmy zmobilizowali nasze siły i stawili im czoła. Nie tutaj, chciałem iść odpocząć. I zapisałbym stan gry. Doskonale. A teraz bym sprawdził jeszcze nasze zasoby. 2000 tylko mam. 2000 to dosyć mało. Ale zobaczmy, czy mam coś do sprzedania. Oj, znajdzie się. W porządku, mam 14 tysięcy i w tym momencie chciałbym jeszcze ulepszyć. Teraz ekwipunek bym zajrzał jeszcze. Mam cokolwiek lepszego. Czy bym pana jeszcze ulepszył? W tym momencie nie. Więc poszedłbym na górę jeszcze do kuźni. I powiedzcie mi, czy wy możecie ulepszyć moją broń jeszcze wyżej. Tak jest. Mam nadzieję, że to wystarczy, bo więcej zasobów nie mam. I w tym momencie, żeby popchać fabułę dalej, kim ty jesteś? Kasumi. Mistrz Antaos, jestem Kasumi. Ninja z wioski Rokaku. Rokaku zatrzymało imperialną władzę na długi czas. Przeciwstawiało się im, ale w końcu padli do potęgi mistrza Teo McDoll. Nasz dowódca Hanzo pomógł mi uciec z instrukcją, żeby zraportować całe zdarzenie do Armii Zjednoczenia. Mistrz Antaos, chciałbym się przyłączyć do bitwy. A więc Kasumi w tym momencie się przyłączyła do nas. Mistrz Antaos, proszę pośpiesz się. Armia Teo się zbliża. Więc ten dzień w końcu nadszedł. Będę walczył z generałem Teo.
Przygotujmy się, by się z nimi spotkać. Na spotkanie z nimi byłoby lepiej. Okej, okay, coś się dzieje na brzegu? Gen? Oni są tu! Są w końcu tutaj! Na odległym brzegu. Imponująca liczba jednostek. Komandorze Antaos, sugeruję najpierw przeciwstawić się im, by zbadać ich potęgę, sprawdzić ich siłę. W porządku. Zobaczmy, co nas czeka. Zdrajcy, nie okażę wam litości, nawet mojemu synowi. Przysięgam na me imię Theo McDoll. Mistrzu Theo. Tak więc może przekonamy paru, żeby się do nas przyłączyli. No tak. To w końcu armię generała Theo. Spróbujcie im odrobinę podebrać złota, biców. Następny atak to zbrojna kawaleria. W porządku, zwiększę sobie siłę ataku. Plan jest taki. I upewnijcie się, że go zrozumieliście. Church Attack Power Up. Więc rodzina Lepantów zaatakuje przodem. Przysięgam na imię mego miecza, że cię pokonam. No niestety, przeciw kawalerii zbrojnej chyba niewiele zdziałamy. Zostali mi tu piraci, rybacy, a moją jednostką zaatakuję. Wszyscy naprzód. Zbrojna kawaleria znowu. Tak jak się spodziewałem, niewiele zdziałamy tutaj. 3700 strat. Nisko nas to rzuci. Dosyć nisko. Może taki krótki atak, flick za Odesę. Zostało nas 200, kontra 14 tysięcy. To koniec, powinniśmy się wycofać. No, niestety. Ani magia, ani włócznicy by też nic nie zdziałali. Jak to pójdzie tak dalej, nas wybiją wszystkich. Najlepiej się wycofamy, zanim będzie gorzej i otrzymamy więcej obrażeń. Mieliśmy ich tylko testować, a oni prawie nas wbili w ziemię. Ellen, Grensal, ruszajcie za nimi. Zmiażdżyć armię Zjednoczenia. Mistrz Antaos, ja ich zatrzymam. Proszę, ucieknij. Pośpiesz się. Pan, nie możesz walczyć z nimi sam. Chcesz umrzeć? Nie planuję, ale dopóki nie będziemy gotowi na śmierć, nie zatrzymamy mistrza Theo. Powodzenia. Pan, zobaczymy się później. Proszę, nie zatrzymuj mnie, mistrzu Antaos. Nie możesz tutaj umrzeć.
Nie wyrzucaj na marne życia, które dał ci gremio. Okej. Więc pan, zobaczymy się później, co nie? Przez te 10 lat, odkąd spotkałem mistrza Teo, zawsze w mojej głowie istniała taka jedna myśl, że chciałbym kiedyś z nim walczyć. Proszę, wybacz moją arogancję. Ruszajmy, komandorze Antaos. Mamy nasze obowiązki, a pan swoje. Nie możemy ciebie tutaj stracić, niezależnie od tego, co musimy za to poświęcić. W porządku, widzimy się później, pan. A, mówisz to samo. A nie chciałam przeklinąć się dalej. Więc powodzenia. Żaden problem. Wrócę na obiad. To obietnica, pan. Jasne. O. Pan, zejdź mi z drogi. Przykro mi, ale nie mogę. Śmiesz przeciwstawić się mi, pan? Kiedyś byłem imperialnym obiektem i nawet zdradziłem mistrza Antaosa, ale teraz wiem dokładnie, czego chcę i dokładnie w jaki sposób chcę żyć. Teraz, gdy wiem te rzeczy, nie mogę je po prostu odpuścić. Rozumiem. Nigdy nie myślałem, że będę musiał walczyć z tobą. Ellen Grensal, odsuńcie się. To jest walka jeden na jeden. Pan? On guard, mistrzu Teo. Nie pokażę ci litości, pan. Nadchodzę! Mój miecz jeszcze nie zardzewiał. Zaraz to sprawdzimy. Atak desperacji. Straciłem swoją koncentrację. Będę bardziej ostrożny, tak? To wszystko, co masz? Teraz moja kolej. Czyżby? O! Mocno bijesz. Straciłem koncentrację. Lepiej będę ostrożny. No, to cię przypunktuję. Dawaj, pan. Lepiej tyle obrażeń niż nic. Mój śmiertelny miecz. Nie ze mną takie numery. Widziałeś, gdy nadchodzę? Tak. A ty widziałeś, gdy ja nadchodzę? Straciłem swoją koncentrację. Muszę się skoncentrować, bronić. Nie przede mną. Wszystko, co masz, teraz moja kolej. O niej nie mogę bezpośrednio atakować. Uff. Dawaj, pan. Zobacz, czy możesz mnie zabić. Może nie zabić jednym atakiem, ale przypunktujemy. Zawsze krok do przodu. Następnym razem to przewidzę. Tak? Zobaczmy. Oj, chyba nie przewidziałeś. Jesteś pewny, że chcesz się bronić, mistrzu Teo? Mój śmiercionośny miecz. To jest twój błąd, generale Teo. Kończymy walkę w milczeniu.
Zrobiłeś postępy, pan. Ellen, Grenzal, wycofajmy się. Jeśli pozwolisz mi, generale, ja wezmę jego głowę. Powiedziałam wycofać się. Jesteś głuchy? Tak, generale, jestem głuchy. Wygrałem? Albo pokazał litość i pozwolił mi odejść? Ale muszę powiedzieć, że było okropnie blisko. Teo był dużo silniejszy niż miałem to w pamięci. Tak więc zobaczmy, co Matthew ma do powiedzenia w tym temacie. Komandorze Antaos, żołnierze są przemęczeni. Najlepiej odpoczniemy. Flik. Kawaleria zbrojna. Wiktor. Co to do cholery ma być? Nasze ataki są bezużyteczne. Mistrzu Antaos, twoje łóżko jest gotowe. Proszę, oczyść sobie umysł i odpocznij. Czyli pójdzie wszystko dalej dopiero jak się strzemnę, tak? Pan! Gdzie moje jedzenie? No tak. Po takim epickim pojedynku on tylko o jedzeniu. Antaos! Antaos! Obudź się, Antaos! Antaos, jesteś zagubiony i oszołomiony, confused, zakłopotany. Śmierć Gremia, twoja walka z twoim ojcem, ale musisz iść naprzód. Dlaczego muszę ja? Lub prawdopodobnie, ale... Nadeszła pora, bym opowiedziała ci o sobie i o mojej starszej siostrze Windy. Moja siostra i ja jesteśmy ostatnimi, którzy przeżyli z klanu Bramy. Antaos, spójrz na tą runę, którą dał ci Ted na twojej prawej ręce. Ta runa jest Sol Iterem, jest jednym z 27 prawdziwych run. Jest wiele run w tym świecie, ale wszystkie się narodziły z tych 27 prawdziwych run. Stąd te 27 prawdziwych run ukrywają w sobie okropną potęgę. Ten Sol Iter, czyli pożeracz dusz, który nosisz, jeszcze nie aktywował swojej prawdziwej mocy, swojego prawdziwego potencjału. Moja siostra Windy również nosi jeden z 27 prawdziwych run. Runę Bramy. Runa Bramy jest niesamowicie potężna, ale ona chce coś więcej, dlatego jest w pogoni za tobą. Jeśli moja siostra otrzyma dwie prawdziwe runy użyje ich do zemsty, będzie to katastroficzne dla świata. Te prawdziwe runy są zbyt potężne, żeby być używane przez ludzi.
Tylko ty możesz powstrzymać moją siostrę. Czemu się nie przyłączysz do nas? Przecież jesteś potężnym magiem. Czas ucieka. Nie stać z twojej pewności w siebie. Bądź dzielny. A ty? Jesteś ty dzielna? Dlaczego nie walczysz ze swoją siostrą? Więcej pytań niż odpowiedzi. A miałem odpocząć, ona jeszcze więcej informacji mi wrzuciła do głowy. Komandorze Antaos, ja byłem ocalony przez Odessę. Okej, co to teraz? Do czego zmierzasz? Matthew? Sanchez? Mistrz Antaos, dobre wieści, Flick. Okej? Wiktor? Ej. Miałem dobry pomysł, gdy spałeś. O co chodzi? Ej, słuchajcie. Ej, posłuchaj, dowódco. Mam doskonały pomysł. O co chodzi? Powiedz mi. Okniste włócznie, pamiętasz? Jasne. Zanieśliśmy plany do Sarady. Jeśli możemy dostać te rzeczy, może będziemy w stanie pokonać kawalerię zbrojną. Mimo wszystko ogniste włócznie są ostatnim prezentem od Odessy. No, nie wiem. Gdy stara armia Zjednoczenia została zaatakowana, wyglądało na to, że pozostałe bazy zostały również zniszczone. Nie wiemy, czy ta sekretna fabryka przeżyła. Nie mamy innego wyboru, niż się dowiedzieć. Ale gdzie? Ale żeby się dostać do sekretnej fabryki na północy. Na północy? Tak, ocaliła cię. Na obecną chwilę jedyne, co możemy zrobić, to podążać na północ, gdzie jest sekretna fabryka. Gdzie sekretna fabryka była. Będziemy musieli podróżować przez wodę, oczywiście. A, zrozumiałem twój punkt, Wiktor. No, w porządku. Piwnica. A czemu gra mi tu zwalnia? Tu nic nie ma. O, cześć! Kulon! To jest zamek chaosu. To takie dobre uczucie. No właśnie, witamy w bazie u mnie. O, chłopaki, co byście zrobili z moją łódką? Co za niewyparzoną gębę ten koleś ma. Co nie? Gen! Hej, szefie! Nie, szefie! Mistrzu Antaos! Zamknij gębę. Aczkolwiek spojrzy na to. Łódka z wysokiej prędkości, którą zrobiłem ja. Cóż, ten staruch troszkę mi pomógł też. Właśnie startujemy ceremonię wodowania. Chciałbyś się przejechać? Jasne. Nowicjusz raczej nie będzie miał pilotować tym czymś. Proszę przyprowadzić kogoś, kto się zna na łódkach. Wy tu jesteście? A, moja drużyna się rozsypała. Już wiem, co muszę zrobić.
Jak dobrze, że mamy tu windę. Sanchez? Tym razem bez wina, proszę. Tejcho, słyszałem, że chcesz iść ze mną. Chociaż piratów też mogłem wziąć. Wiktor, ty masz Sunbeam Run. Idziesz ze mną. Lorelai. Aileen, ty jeszcze z nami nie szłaś. Chyba raz szłaś, ale tylko na chwilkę. Lepant, zapraszamy do drużyny. Jeszcze kogoś tutaj mamy. A zrobimy sobie rodzinną wyprawę, co? Chodź z nami, Shena. Tak się zgadza wszystko. Formacja. Lepant idzie do przodu, Shena również. Aileen, ty pójdziesz na środek. I Wiktor pójdzie na środek. Wy nie macie jeszcze kryształów żadnych. Albo... Aileen ma ziemię, ale Lepant nie ma nic. Przydałby mi się taki kryształ. Wodę, ale nie mam pieniędzy w ogóle na to. W porządku, ruszajmy najpierw do łódki. Ten sam tekst? Tak, jedziemy. Wow, to jest naprawdę coś. Wszyscy trzymajcie się dobrze, ruszajmy. Tak więc płyniemy na północ. Przerazane? Jakieś podejrzane osoby. Kim jesteście? Okej, to jest jeszcze... obszar Imperium. Więc podejrzewam, że muszę płynąć... tutaj? A, nad tymi prądami już możemy przepłynąć bez problemu. Kirov. W porządku. Kogo tu nie ma? Stóp przejście w dół, w górę nie ma nic. Nie ma nawet pokoi, w których by można było spać. A wygląda to na hotel. Ten wielki dom na wprost należy do Kunto. Jest szefem w Kirov. Okej, czyli to jest jakaś prywatna rezydencja. Bardzo neutralne, powiedział. Kosztował zupy? I ty? Sara? Kim wy jesteście? Ja po prostu robię pranie. Możesz pranie robić dla nas? Armia Zjednoczenia? Tam pewnie jest sporo prania. Okej, przyłączę się. A tylko jeśli mi przyniesiesz mydło. Po prostu mi się skończyło. Za mydło się przyłączysz?
też nic nie ma. Bardzo dobre. Jestem Melodia. Kim jesteś? O, dowódca Armii Zjednoczenia? Jestem niczym w porównaniu do ciebie. Ale... Runmaster kiedyś mi powiedział, że mam specjalne zdolności. By je użyć, potrzebuję runy. A mówisz to samo? Była okropna bitwa na północ w Kaletce. Nawet nie chcę sobie tego przypominać. W porządku. Co sprzedajesz? Medycynka. Buddha. Właśnie takich potrzebujemy. Kryształ ognia. Kryształ dający podwójne punkty doświadczenia. To jest coś pięknego, ale 50 tysięcy kosztuje. I cukier? Wygląda na nietypowy przedmiot. Imperium kontroluje te okolice. A kontrola Imperium jest tutaj słaba, dlatego jest tutaj wielu przemytników. W porządku. Tutaj jest hotel. Mi się wydawało, że w tym pierwszym budynku był. Na początku. Mam na imię George. Mój status to wolny człowiek. Można by powiedzieć. Mówiąc wprost, jestem wolnym szczelcem. Czemu nie zagramy sobie w grę? Jeśli mnie pokonasz, przyłączę się do ciebie. Okej. Czy mam ci wytłumaczyć grę? Tak. Jest proste. Obracasz dwie karty, by do siebie pasowały. Gdy pasują, znikają. Jeśli... uda ci się oczyścić ekran ze wszystkich kart, wygrywasz. Nawet gdy karta znika, nawet w momencie, gdy karty znikają, możesz już obracać kolejne. Ok, zrozumiałem. Zacznijmy od 5. Okej. To zadziałało pięknie. Skucharz. Tu byliście wy dwaj. Jedenaście sekund. Nowy rekord. Dobra robota. Zagrajmy jeszcze kiedyś. Przyłączy się teraz? Ty wygrywasz, jak obiecałem. Od teraz jestem jednym z was. George, witamy na pokładzie. Armia Zjednoczenia? Tajemna fabryka? Wioska Kaleka jest na północ stąd. Ale jest... leży w ruinach. Okej. To niezbyt fajnie. Jasne, mam mydło. I chętnie ci je oddam, ale... potrzebuję... sos sojowy? Zdobędziesz jakiś dla mnie? W porządku, to robi się dziwne.
co ty sprzedajesz? Sprzedajesz wszystko, co jest dla mnie za drogie. Doskonale. Co ty mi powiesz teraz? Tak, to kierowana leży, ale... Może teraz ktoś tutaj będzie? O, proszę. O Boże. Chodzisz po okolicy i testujesz moją zupę? Musisz być kimś wyjątkowym, skoro potrafisz docenić moje potrawy. Rozumie, dowódca Armii Zjednoczenia. Nic dziwnego. Więc... W tym wypadku przyłączę się do was. Lester się przyłączył. To mi przypomina, że tego pierwszego kucharza jeszcze nie przyłączyłem. To dziwne, że tak długo nie da się go zrekrutować. Tak więc... Sos sojowy? Jasne. Ale tylko jak mi przyniesiesz sól. Wiem, do czego to zmierza. Krótka bitwa, ale ja mam cukier jeszcze. Może ty mi powiesz coś innego teraz? Nic innego mi nie powiesz. Sól? Jasne. Mam pełno soli, ale... Pierw musisz znaleźć dla mnie jarstyk? To nawet nie wiem, co to jest. Chyba zgubiłem swoje. Z tobą rozmawiałem. Z tobą też. Ty mi dasz sos. Czyli pozostaje ten koleś stojący tutaj. Teraz powinien powiedzieć coś innego. Okej, okej, rozumiem. Jarstyk? W porządku. Mam jeden. Ale potrzebuję cukru, racja? Wiesz? Tak więc, masz cukier, który kupiłem prędzej. W porządku, tu jest twój... Jarstyk. Jak obiecałem. Czym jest jarstyk? To słowo mi się jakoś kojarzy, ale... Nie mówi mi nic specyficznego. Tak czy owak, masz ten twój przedmiot? Milion podziękowań! I to jest dla ciebie. Otrzymałem sól. Za sól dostanę sos sojowy od ciebie. Tak jest, tak jak obiecałem. Sos sojowy za sól. Racja? Tak jest. I masz sos sojowy. Dziękuję, dziękuję. I przy okazji mam kolejną prośbę dla ciebie. Haha, tylko żartowałem. No, ja już myślałem. Tutaj jest twoje mydło. I Sara? Mydełko dla ciebie. O, przyniosłeś mydełko. Wychodzi na to, że i tak miałam jedno, ale dzięki. I tak. Mam na imię Sara. Co tam u ciebie? Więc... Mamy sprzymierzeńca, który będzie prał nasze rzeczy. Jak tam wygląda z naszą magią? Nie wygląda źle. I w końcu ruszamy dalej. Chyba zrekrutowałem wszystkich, co można było zdobyć obecnie w tym mieście. Jest dosyć duża przestrzeń tutaj. Kaleka. No, słyszeliśmy o Kaletce. Tutaj była wielka bitwa. Kim ty jesteś? Leon Silverberg? Ty musisz być Antaos, dowódca Armii Zjednoczenia. Znam ciebie. Bądź ostrożny. Podczas wojny tylko silni przeżyją. To wszystko, co mam do powiedzenia na temat. Musisz zrekrutować tyle żołnierzy, ile tylko potrafisz.
Ale Leon Silverberg? Jak Odessa Silverberg? Takie skojarzenie mam pewne. Tak więc mam atak runą na wszystkich. Możecie robić atak pary na jednego. Ja mam cień, a ty masz jeszcze Firestorm. Zobaczmy. Okej, okay. Mam w dłoni niezłą potęgę. I ładnie im skoczyły poziomy w górę. No, Aileen zyskała sporo poziomów. 6600 biców. Nieźle da się tu zarobić. Ziemia. Odłamek runy ziemi. Na razie niech się na to trzyma. Czym ty jesteś, pies demon? Okej. Okay. Rodzinny atak zrobimy. Ogólnie mógłbym go ubić runą, ale chciałbym zobaczyć ich ten wspólny atak. Tak więc zobaczmy. Nieźle. 230. O 29. Dosyć zwinny ten piesek. Biców. A ja dobiłem 35 poziom. W takim razie dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Tuantaos, over and out.